Skłoń nasze czoła do wspólnej modlitwy z Krzysztofem. Boże, pełen łaski dobroci. Mam świadomość, że zaledwie jestem gliną, która może przemawiać. Dziękuję Ci, Panie, za tą możliwość i to, że mogliśmy w ciszy spokoju studiować Twoje słowo. Panie, wiele razy się modliłem za pewną osobą, która tak leży w moim sercu, nie wiem, jakie są jej dzieje, która miała być ochrzczona, to była młoda kobieta, był planowany już ślub, a uciekła w alkohol. W godzinie rozmowy powiedziała, dlaczego przez 16 lat ojciec ją gwałcił za zgodą matki. Jest dorosła, ale jedynie w ten sposób to poniżenie w swoim życiu może utopić. Panie, jeśli miałbyś w swoim planie zbawienia możliwość zbawienia i tego, który w wyjątkowych chwilach pije alkohol, żeby zapomnieć, to miej ją na uwadze, jak i inne osoby deptane, niszczone. Ileż to spotkałem w odwiedzinach osób bitych w domach dziecka, poniżanych. Ileż to spotkałem dzieci, które nie zaznały miłości ani dotyku, nikt im nie powiedział, że są kochane, a były to dzieci nieraz bogatych rodzin. Ileż to spotkałem ludzi zagubionych, Panie, w świecie jak Zacheusz. Ileż to, Panie, jest takich miast jak Jerycho, przez które chciałbyś przejść i przechodzisz, nie zatrzymujesz się, bo jest tak mało ludzi, którzy chcą Cię zobaczyć, chcą zejść ze swojego drzewa, chcą zmienić swoje życie i chcą usłyszeć te piękne słowa. Chcę być z Tobą na wieczerzy, chcę, aby zbawienie było udziałem Twoim, Twego domu. Obyśmy, Panie, to odczuwali. Jeśli jesteś jeszcze daleko od nas, Jezu, i tak teoretycznie tylko, tak, może tylko w sobotę, czy może od dzwonu wielkiego, jak cierpimy, jak trwoga, to do Boga. Abyś, Panie Jezu, był z nami na co dzień. Czy są dni słoneczne, czy jest deszcz, czy jest niepogoda. Abyś, Panie, nam również towarzyszył, gdy przychodzą ciężkie chwile. A rozumiem to teraz u innych ludzi, jak w moim życiu. Aby, Panie, nie odstąpili od Ciebie, aby nie zwątpili, ale aby mieli tą siłę przejść przez tą dolinę ciemności, tunel przygnębienia i depresji i Cię wielbić. Panie, daj nam tą radość zbawienia. Daj nam również te oczy duchowe, abyśmy widzieli braci i sióstr, czy innych ludzi, może w rodzinach, gdziekolwiek, którzy są właśnie w takim poniżeniu, abyśmy wyciągnęli do niej rękę, do nich rękę. Abyśmy byli przedłużeniem Twojej prawicy, Panie, miłości, miłosierdzia. Boga, który czeka na spotkanie i który chce się z nami spotkać. I abyśmy byli tymi, jak zaczęliśmy to kazanie, szczęśliwymi, którzy również na to czekają, ubłogosławionymi przez te spotkania z Tobą, Panie Jezu. Rozmyślanie i ustawiczne życie z Tobą, w Tobie, obok Ciebie i dla Ciebie. Bądź, Panie Jezu, pierwszy w Twoim imieniu o to proszę. Bądź ostatni zawsze w naszym życiu. I dopomóż, żebyśmy, tak jak tu wszyscy jesteśmy, znaleźli się kiedyś nad Morzem Szklanym. Dzięki Twojej krwi, zasługom i Twojej mocy zbawiennej. Niech Duch Święty dalej pielęgnuje i przypomina nam i prowadzi to kazanie. W imieniu Twoim, Jezu, proszę, zanosząc tę modlitwę przed Tobą Ojca, ufając i błagając, aby była wysłuchana, a w naszym życiu spełniona. Amen. 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 Drodzy, chciałbym wszystkich Was uściskać, wszystkich Was przytulić w imieniu Jezusa. Możemy to zrobić nawzajem sobie, chwytając za ręce i wspólnie modląc się modlitwą Ojcze Nasz. Stwórzmy takie wielkie koło. Niech każdy z nas jest uchwycony przez kogoś. Kiedy tak trzymamy nawzajem się za ręce, pomyślmy, że tak nas Pan Jezus trzyma. Módlmy się wspólnie modlitwą Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. Życzę wszystkim Bożych błogosławieństw. Przed nami jeszcze agapa, wspólny posiłek, mamy kanapki.